Rozmowa dnia. W naszym studiu minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Stanisław Kalemba. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, po 6.30 w naszym przeglądzie prasy cytowaliśmy fragmenty artykułu z Dziennika Gazety Prawnej o tym, że stoimy, nasz eksport stoi meblami i żywnością. Cytowaliśmy, że pobity zostanie ubiegłoroczny rekord w eksporcie żywności, artykułów rolno-spożywczych, mówiąc wprost, dlaczego tak dobrze idzie w tym przypadku? Mamy prywatną inicjatywę kluczem do tego, porównując z innymi państwami nowymi w Unii Europejskiej, że obroniły się nasze chłopskie gospodarstwa, czyli prywatna własność, duża inicjatywa, tam produkcja surowców, świetnie wykorzystane środki unijne dla gospodarstw i na modernizację sektora rolno-spożywczego i mamy naturalne warunki, nieskażoną ziemię, produkujemy żywność naszą według najwyższych standardów unijnych, no i w związku z tym ten popyt rośnie. Dodałbym tylko, że średnio eksport w Polsce w bieżącym roku wzrósł no około 5-6%, natomiast eksport żywności około 13%. Największa dynamika, największe saldo w handlu zagranicznym, nadwyżka w handlu zagranicznym wzrosła tutaj o około 50%, około 1/5 żywności wyjeżdża z Polski, miejsca pracy pozostają tutaj. Uważam, że taka dynamika zostanie utrzymana, bo mamy świetną markę polskiej żywności. Przypomnę, że największym naszym kontrahentem tutaj Niemcy, najbardziej wymagający konsumenci, na drugim miejscu Wielka Brytania, ale na trzecim też Federacja Rosyjska, gdzie dynamika tego wzrostu eksportu jest 22%, i nie zaszkodziła nam ta negatywna kampania, nie zawsze obiektywna, od południowych sąsiadów, bo nasze saldo w handlu z tymi krajami też wzrosło i to znacznie. Po 8 miesiącach saldo to 3,5 miliarda euro. Wspominał pan o tym, że to no prawie 50% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na koniec roku przewiduje się od 4 miliardów 800 milionów do 5 miliardów tak jest, euro. Ale żeby to nie była laurka tylko i wyłącznie, panie ministrze, bo to nie o to chodzi. Chociaż trzeba się pochwalić, kiedy wynik jest pozytywny. Czy mogłoby być więcej? Są jeszcze potencjalne możliwości co do wykorzystania pól gospodarstw, obiektów inwentarskich. Po to będzie nowa perspektywa. Także ja uważam, że sektor rolno-spożywczy, wieś, rolnictwo, przetwórstwo będzie takim filarem polskiej gospodarki na następne pokolenia. Tym bardziej tu nie ma ryzyka, bo 2050 roku przewiduje się żywności w świecie potrzeba będzie około 70% więcej. Więc Polska jest tutaj takim liderem na pewno w tej części Europy i zdobywa rynki nie tylko Unii Europejskiej, bo to jest około 77% naszego eksportu, ale Japonia, Korea, Chiny, RPA, inne państwa, Ameryka Południowa. Także jest zapotrzebowanie na polską żywność. Ja to widzę z kontaktów międzynarodowych. Wspomniał pan, panie ministrze, o kierunkach eksportu. Czy to prawda, że no, w sumie negatywna kampania dotycząca polskiej żywności w Czechach i na Słowacji przyniosła odwrotny skutek? Jeżeli chodzi o bilans handlowy, to tak. Na Słowację dynamika eksportu w obecnym roku jest około 22%, ale proszę zobaczyć, spadł import produktów słowackich do Polski też około gdzieś 16 czy tam 15%, tak? Czyli nasze saldo się poprawiło zarówno ze Słowacją, jak i z Czechami. Zwracam uwagę często w rozmowach na to, że my nie tylko eksportujemy, ale jesteśmy wielkim sąsiadem. Też importujemy pewną żywność, to jest normalne, ale jak się widzi nieuczciwą kampanię, to nasi konsumenci też rezygnują. Jak na razie ta kampania, ona jest, jeżeli chodzi o bilans handlowy, korzystny. Natomiast my powinniśmy z sąsiadami dobrze współpracować w obydwie strony i uważam, że dojdzie do tego. To przy tej okazji jeszcze kwestia związana z eksportem do Rosji, z którą od czasu do czasu mamy kłopoty. Stosowne służby rosyjskie często podważają jakość tych produktów, które trafiają na ich rynek. Ile w tym prawdy z punktu widzenia jakości, a ile w tym polityki, to jest zupełnie inna sprawa. Tak. Natomiast ostatnio przy okazji aresztowania działaczy Greenpeace'u i zatrzymania statku holenderskiego okazało się, że tulipany holenderskie eksportowane do Rosji nie trzymają norm, a kiedy Gruzją rządził prezydent Saakaszwili, to gruzińska słynna woda mineralna
była szkodliwa. Jak władzę objął nowy premier, to eksport do Rosji został wznowiony. Już ta woda szkodliwa nie była. Czy bez względu na pana rozmowy, które pan prowadził niedawno i z których wynika, że jeśli pojawią się nieprawidłowości w kontaktach polsko-rosyjskich, w eksporcie polsko-rosyjskim, to te sprawy będą wyjaśnione szybko i indywidualnie. Czy nie boi się pan, że w pewnym momencie polityka będzie decydowała o tym? Rozmowy w Moskwie z panem ministrem Fiodorowem były bardzo dobre. Podziękowaliśmy sobie za współpracę i przy zastrzeżeniach z obydwu stron w szybkie wyjaśnianie tych spraw. Natomiast nie ma polityki innej dla Polski, innych państw Unii Europejskiej. Inne państwa są tak samo traktowane, bym powiedział, że często bardziej restrykcyjne, gdzie te kłopoty ze sprzedażą swoich produktów mają większe. Natomiast każdą sprawę należy wyjaśnić indywidualnie. Służby rosyjskie, pan minister podziękował za dobrą współpracę, o ile pewne nieprawidłowości występują. Ale podam jeden przykład. Zakład Wierzejki, wstrzymany eksport, podejrzenie, że jakiś tłuszcz z Hiszpanii i tak dalej. Otóż ja tą konkretną sprawę podniosłem z panem ministrem Fiodorowem i to nie była rzecz, która miała miejsce w Wierzejkach czy w Polsce. To było poza granicami Polski i proszę zobaczyć, na podstawie uważam tej rozmowy i głównego lekarza weterynarii mojej, Zakład Wierzejki już sprzedaje do Federacji Rosyjskiej już transporty idą, pozwolenia i tak dalej. Tam wyjaśniliśmy sobie. A może panie ministrze, był telefon z góry z informacją, na razie Polakom odpuszczamy. Nie, panie redaktorze, to była wyjaśniona sprawa. Każdą sprawę trzeba wyjaśnić indywidualnie i zostało zauważone to, że Polska nie unika. Jest problem, wyjaśniamy. Natomiast 12 i 13 listopada będzie posiedzenie grupy roboczej Federacji Rosyjskiej i Polskiej tu w Warszawie i tam wszystkie szczegółowe sprawy. Podaję przykład Wierzejek, bo on był na łamach prasy, w mediach był przez wiele miesięcy i mogę powiedzieć, że zakład zachował najwyższe standardy, monitorował wszystko i tam powiedzieliśmy sobie, że słonina hiszpańska została podłożona poza granicami Polski. Tym się zajmują odpowiednie służby. Natomiast sprawy medialne. Niedawno była informacja, też czytałem w gazetach. Prawie 500 ton zastrzeżeń służb fitosanitarnych, a później jak się wczytaliśmy, to dotyczyło 20 paru ton kapusty, brukselki i tak dalej. Przy czym to są informacje prasowe, które trzeba wyjaśnić i one będą wyjaśniane. Natomiast jest pełne zrozumienie dla wysokiej pozycji polskiej żywności. Przypomnę, że mamy nadwyżkę za 8 miesięcy około 800 milionów euro i sam pan minister Fiodorow podkreślił po raz kolejny, że hitem są nasze jabłka i konsumenci w Rosji najbardziej doceniają polskie jabłka, bo to jest około 800 tysięcy ton chociażby w tym roku. I takich produktów mamy więcej. Ja uważam, że podkreśliliśmy dobrą współpracę, wola wyjaśnienia. Czy oby te deklaracje znalazły pokrycie w rzeczywistości, na razie jeśli dojdzie do one znajdują, sporu. Bo przypomnę, że ponad około 830 milionów eksportu naszego jest do Federacji Rosyjskiej, natomiast żywności kupujemy tam za około 70 milionów euro. Proszę zobaczyć, jaka różnica. To jest trzeci partner, a partnerów trzeba szanować. Panie ministrze, kolejna sprawa. Jak się pan odnosi do propozycji resortu finansów dotyczących opodatkowania rolników? W dużym skrócie, właściciele gospodarstw, których przychód nie przekracza 100 tysięcy złotych rocznie, płaciliby podatek od nieruchomości rolnych, a ci zarabiający więcej podatek dochodowy. Otóż rolnicy i rodziny płacą wszystkie podatki. Podatek rolny często jest od hektara. Bardzo sprawiedliwy. Każdy, mały i duży płaci. To jest około 1,5 miliarda złotych rocznie. Sprawdzałem to wczoraj. I wzrost jest tego podatku i tu uważam, że to jest bardzo prosty podatek. Przy czym zaznaczam, że w czasie rozmów jest w zasadzie taki konsensus, że gdyby doszło do wprowadzenia tego podatku, to on będzie neutralny, bo rolnictwo wymaga wsparcia, a nie dalszego obciążenia. To jest temat na posiedzeniu koalicji, w ramach koalicji. Przecież wiemy i to wszyscy zgodnie stwierdzają, że jakakolwiek reforma podatków od działalności dochodowej w rolnictwie ona nie
poprawi dochodów, wpływów do budżetu, bo tych dochodów nie ma. Generalnie około 80% gospodarstw w Polsce nie osiąga dochodów. To są badania Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ale czy pana zdaniem wprowadzenie podatku dochodowego od działalności rolniczej jest nieuchronne? Ja uważam, że trzeba będzie to wprowadzić, natomiast trzeba wybrać czas, dobrze do tego przygotować, z rolnikami skonsultować. To nie jest sprawa szybka. Tu chodzi o to, żeby dać możliwość wszystkim gospodarstwom rozliczania nawet na ogólnych zasadach. Jest pytanie, czy wtedy ten podatek dochodowy, on będzie wyższy jak teraz podatek rolny, a poza tym dla wielu gmin to jest ważne źródło dochodów do budżetów gminnych, więc ja uważam, do tego trzeba podejść rozważnie. To jest temat. Czyli do końca kadencji tego Sejmu do 2015 roku to nie będzie wprowadzone w życie? Ja nie będę się tutaj w tym temacie deklarował. Należy nad tym pracować. Nie unikniemy wprowadzenia. Sprawa kiedy, w jaki sposób, generalnie z akceptacją rolników, organizacji rolniczych. Jak będzie ustawa uchwalona, to wtedy potrzebny jest rok co najmniej na szkolenie, poinformowanie. Przecież to jest cała edukacja potrzebna. Państwa niektóre wprowadzały to przez 5, 6 i więcej lat. Więc to nie jest sprawa, która u nas będzie wprowadzona na przykład w roku 2014, bo to z różnych względów jest niemożliwe. Natomiast jak mówiliśmy o świetnym wyniku tego sektora, całego rolno-spożywczego, ale wszystko się rozpoczyna na polu, w chlewni, w oborze, to uważam, że rolnikom się też należy stabilizacja. I nie wolno popełniać błędów, które by spowodowały zmniejszenie rangi tego sektora produkcji, tej ekspansji, jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw, przetwórstwa i tak dalej, bo ten sektor będzie kluczowy. Proszę zobaczyć, ile on daje miejsc pracy, bo produkcja w rolnictwie to jest ponad 100 miliardów złotych i jesteśmy jednym z największych producentów żywności. I tu proszę zwrócić uwagę, tu powstaje faktyczna wartość, bo najpierw trzeba to pole zaorać, przygotować, obsiać, sprzątnąć na paszę czy na przetwórstwo i to jest wybitnie wartość dodana, warto o ten sektor dbać. Czyli żeby zebrać, trzeba najpierw zasiać. Panie ministrze, kiedy nasi słuchacze dostali informację, że pan będzie naszym gościem, przy okazji pojawiły się różnego rodzaju pytania, gdyby pan zechciał odpowiedzieć chociaż na to jedno. Bardzo proszę. Mam pytanie, czy rolnicy do 6 hektarów przeliczeniowych są całkowicie zwolnieni z płacenia składki KRUS, pyta nasz słuchacz. Tak jest. Zgodnie z przyjętą ustawą, jeżeli chodzi o płacenie składki od dochodów rolniczych, przyjęto, że gospodarstwa, co jest zgodne z faktem, do 6 hektarów, bo składka jest od dochodów. Jak nie osiągają dochodów, czyli tutaj budżet jest, składka jest płacona z budżetu państwa, a rolnicy indywidualnie są zwolnieni, tak jak wiele innych grup zawodowych. No to jest to pytanie, jest odpowiedź kompetentna. Najlepiej poinformowany. I rozwoju wsi Stanisław Kalemba. Dziękujemy za spotkanie, panie ministrze. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia. 7:31. Pierwszy program Polskiego Radia.